Cześć. Dzisiejszy filmik poświęcony jest wydarzeniu o nazwie Ski Opening, czyli imprezie otwarcia sezonu, który firma Wygoda Travel wraz z naszym stałym partnerem narty-kraków.pl organizuje na lodowcu Pitztal w Austrii w dniach 7-12 listopada. Nie bez przyczyny stoimy tutaj przed jednym ze sklepów naszego stałego partnera narty-kraków.pl, ponieważ to właśnie ta firma od wielu lat zabezpiecza dla nas i organizuje dla nas główną atrakcję wszystkich naszych eventów, a mianowicie testy nart. Ja nazywam się Andrzej Wygoda i wraz z Markiem Tomczakiem, właścicielem firmy narty-kraków.pl, powiemy Wam kilka słów, co się będzie działo podczas tego ski openingu, a to będzie w drugiej części. W tej części chcieliśmy Was tylko serdecznie zaprosić i już poinformować, że sprzedaż trwa, można jej dokonywać na naszych stronach wygoda.ski. Zapraszamy na drugą część, gdzie zadam Markowi kilka specjalistycznych pytań, jak w praktyce będzie wyglądał ta atrakcja pod tytułem Testy Nart. Zapraszam. Cześć, witamy Was w drugiej części. Jak widzicie, jesteśmy tym razem w serwisie firmy narty-kraków.pl, czyli jak widać, Narty Kraków to nie tylko sklep, to również i serwis. I od razu przejdę do konkretnych pytań, które chciałbym zadać Markowi. Marek, dlaczego tak naprawdę warto skorzystać z tych testów nart, które organizujemy podczas naszych eventów, a konkretnie w tym momencie podczas ski openingu na Pitztal? Andrzej i Wy wszyscy, odpowiedź jest bardzo prosta. Na pewno jak wybieracie się do sklepu na przykład narciarskiego, nie wiecie na co się zdecydować. Jest wiele producentów, wiele nart, wiele różnych do różnego stylu jazdy. Na pewno testowaliście jakieś narty gdzieś podczas testów danej firmy, może gdzieś pożyczaliście, natomiast na testach multibrandowych z Wygodą możemy przetestować dane narty w jednym dniu, co jest najważniejsze, bo są dokładnie takie same warunki, jesteśmy w stanie poczuć różnicę pomiędzy taką samą nartą jednego producenta, a innego producenta. Od razu drugie pytanie. Co będziemy testować? Jaki sprzęt zabierzecie ze sobą do Austrii, na Pitztal? Jak zwykle będziemy testować same najwyższe modele, bo to myślę wszystkich najbardziej interesuje. Najwyższe modele najlepszych światowych producentów, jak widać K2, Nordica, Atomic, Salomon, Head, Steckli, Felk i Rossignol. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ominąłem. Czy są jakieś specjalne zasady testów? Jeżeli chodzi o testy, wiadomo, że nart mamy bardzo dużo, ale zainteresowanie też jest spore. Nie jesteśmy w stanie zapewnić z jednego modelu nart jednej długości 10 czy 15 par, a staramy się mieć wszystkie. Dlatego bardzo prosimy, żeby każdy nartę od nas wziął, zjechał sobie 2-3 razy i następną, żeby wszyscy mogli przetestować. Rozumiem, że zabezpieczycie dla nas tak zwaną obsługę, która doradzi, podpowie. Oczywiście, jeżeli chodzi o ustawienie, to możecie być bezpieczni, narty będą przygotowane. Jeżeli chodzi o dostosowanie do Waszych butów, wszystko robimy na miejscu, także tu jak najbardziej służymy też radą, bo podejrzewam, że wielu z Was jeździ na nartach, ale nie można się znać na wszystkim, więc służymy swoją radą, co wybrać, co przetestować na początek. Ale też bardzo polecamy przetestować narty, na które na przykład nigdy byście nie siedli. Słuchajcie, no to brzmi zachęcająco wszystko i naprawdę jeszcze jeżeli ja dodam zdanie pod tytułem, że te testy trwają przez 4 dni, nie przez jeden dzień, tylko przez 4 dni, to naprawdę chyba tutaj nie musimy Was bardziej do tego zachęcać. Natomiast, no Marek, wiadomo, testy testami, pojeździmy, ale co później? Czy jeżeli się okaże, że ktoś trafi właśnie w tą nartę, która najbardziej mu siedzi, może dalej w jakiś sposób z Tobą rozmawiać na temat zakupu tego sprzętu?
Oczywiście, jeżeli ktoś spotka na tym wyjeździe miłość swojego życia i chodzi mi tutaj o narty, można z nami już na wyjeździe... Nie wiadomo. No, jeżeli chodzi o narty. Można już na wyjeździe z nami porozmawiać. Można sobie tą nartę zamówić wcześniej albo u nas, albo bezpośrednio na stronie nartykraków.pl. Staramy się mieć cały czas wszystko, jeżeli będą narty, a są takie narty, których jeszcze nie ma i nikt nie widział, jeszcze nie ma sprzedaży, jak na przykład tutaj Atomic z RevoShockiem, z nowym systemem, to tu będzie, trzeba będzie na pewno złożyć zamówienie na takie narty. Myślę, że już niedługo się pojawią. Chyba, że to już będzie listopad, to już powinniśmy mieć wszystko na sklepie. No, ale są później i następne eventy jeszcze. Później tak. Choćby event w Val di Sole, później choćby w Val di Fiemme w marcu. Mhm. Duże eventy, podczas których również i Narty Kraków zabezpieczą dla nas właśnie testy nart. Z ciekawostek, jeżeli mogę powiedzieć. Jurek, ile był ten pan, co przetestował w Val di Fiemme tych nart? 80? No. Wszystko sprawdził. No. 80 parę par przetestował łącznie z damskimi. Moi drodzy, no cóż, ja pozostaje mi tylko i wyłącznie zachęcić Was do, po pierwsze, rezerwacji i co należy zrobić, aby skorzystać z testów. Po pierwsze, zapisać się na imprezę Ski Opening. Po drugie, zgłosić nam wcześniej chęć udziału w testach. To jest ważne, bo wtedy zabierzemy odpowiednią ilość sprzętu. No i po trzecie, tak naprawdę już zarezerwować sobie termin. Zapraszamy na testy pierwsze na Ski Opening. Bardzo ważne, swoje buty trzeba mieć i kijki. Butów i kijków nie posiadamy, buty musicie mieć swoje, zapewne dopasowane, bardzo dobre, wygodne, a dopasowanie butów do nart już zostawcie nam. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie testów, od razu tutaj mówimy, staramy się, jak do tej pory nam to zawsze wychodziło, wyjeżdżamy pierwszym tak zwanym kretem do góry, więc jesteśmy od samego rana już na stoku. Marek, dzięki wielkie. Ja jedna rzecz, którą chciałem jeszcze dodać. Już mamy, dzięki uprzejmości Marka i Narty Kraków, zapowiedziane wizyty fachowców i kolejnych odcinków, podczas których będziemy prezentować konkretne rozwiązania technologiczne konkretnych modeli i mark nart. Czyli jednym słowem troszeczkę Wam przybliżymy, albo właśnie te osoby przybliżą narty, które będą z nami na wyjeździe. Zapraszamy. Zapraszamy.